Cześć, witam. Jesteśmy w miejscowości Wola Kopcowa. Dzisiaj mamy duże wyzwanie, mianowicie malujemy salon. No tak, kolejna premiera, salon. Nadeszła jesień, chłodne jesienno-zimowe wieczory. Musimy stworzyć dla naszych bohaterów jakiś przytulny, ciepły kącik. Na pewno tak zrobimy. Dzień dobry. Dzień dobry, Marlena i Marcin, weekendowe malowanie. Dzień dobry, zapraszam. Proszę bardzo. Wow! Jaka wielka powierzchnia! Ile tutaj jest metrów? 30? 35. Wow. Bardzo dużo, ale fantastyczna, naprawdę. O, chłopaki, witam. O, witamy. Jak wam się podoba pomieszczenie? Cześć. Dzień dobry. Witam. Super. Super, prawda? Bardzo duże pole do manewru. Duże wyzwanie. Tak, wreszcie będziemy mogli się wykazać i wy, i my. Kominek? Końcu. Tak, jest kominek. Właśnie widzę, że jest piękna podłoga, wspaniały kamień. Podwieszany sufit. No, będzie dużo inspiracji. Ja już w zasadzie mam pewien pomysł. Ale najpierw chłopaki muszą się wziąć za zabezpieczenie powierzchni, a my w tym czasie przedyskutujemy naszą koncepcję. Działamy. Działamy. Słuchajcie chłopaki, przygotowaliśmy już z Marleną taką wstępną koncepcję. W trzech zdaniach powiemy, jak to ma wyglądać. Tutaj mamy fajną taką sztukaterię. Ta sztukateria będzie elegancko się wiązała z kolorem takim cementowym, tak? Cementowym, który będzie na kominku. Poza tym myślimy o trzech innych kolorach. O czekoladowym kolorze, który będzie na tej ścianie po oczywiście obu stronach, tak żeby ten kamień ładnie się odbijał swoim kolorem, wyeksponować, dokładnie. I ta ściana, to będzie finalna ściana, na której będzie nasz główny wzór. Razem z Marleną wymyśliliśmy, że tutaj będą pasy szerokie i wąskie, 45 i 15 cm, coś koło tego. One będą na całej ścianie i będą się ładnie komponować ze ścianami tak, bocznymi. Z tym brązem tu i z takim kolorem beżowym tutaj, w tym samym kolorze pasy. No i ostatnia rzecz, na której mnie też bardzo zależy, to żeby odróżnić te dwie powierzchnie. Bo tutaj mamy podwieszany sufit i trzeba by je ładnie odróżnić. Kolorystycznie. Jedna ciemniejsza płaszczyzna, ten podwieszany sufit w kolorze cappuccino, a sufit właściwy w kolorze beżowym. To od czego zaczynamy? Tradycyjnie od sufitu. Robiliście kiedyś szafki malarskie? Wiecie jak to się robi? Akurat to jeszcze nie. Jeszcze nie akurat. No to patrzcie. Mamy kawałek gazety. Składamy go na pół. Widzę, że sufit mamy już ładnie pomalowany, zarówno jedna, jak i druga jego część. Co dalej? Dokładnie, sufit jest zrobiony. Teraz chciałbym skoncentrować się na tej ścianie. Tutaj będą pasy, o których mówiliśmy. Mhm. Zostało tylko przykleić taśmę i pomalować. O tak, skupmy się na dekoracji. Ja maluję. My zrywamy. A na później zostawimy sobie kominek. Na sam deser, cementowy kominek. Czyli co, rysujemy najpierw.
Sławek, przyprowadziłem ci pomocnika. Możemy ci pomóc? Super. Kawałek ścian mamy do malowania. Czapkę odpowiednią malarską już ma. Widziałeś taką czapkę? Widzę, że oryginalna. Oryginalna. Sami zrobiliśmy. Teraz ci pokażę, jak się maluje. Maczasz tutaj sobie wałeczek w tej kubeczce z farbą. O, właśnie okay. Tak. Super. Pięknie. Podoba ci się malowanie konia? Do tej kreseczki. Wprowadziłem następnego pomocnika. Proszę bardzo. Tam jest kubetka. I malujemy. O. Pamiętajcie, żeby nie wyjeżdżać za linię taśmy. Nasze czekoladowe pasy już są, żebyśmy mogli pomalować drugi kolor. Musimy się pozbyć tej taśmy. Tak. I przykleić możemy, później drugą. Tak, i możemy zrywać, bo już kolor wysechł i naklejać nową. Dobrze, to ja pomogę, bardzo chętnie. Proszę bardzo, Maciarka. Dobrze zrywam, czy dobrze, źle? Dobrze, dobrze, ładnie. No to co, nasza ściana z pasami już prawie gotowa. Pozostało nam tylko zerwanie taśmy, która świetnie się sprawdziła w tym przypadku. Ja zabieram się do zrywania. No jak, Sławek, idzie malowanie? No jak widzisz, kończymy powolutku. No tak, mnie się kolor osobiście bardzo podoba, bo to jest taki dość oryginalny kolor, taki cementowy, który w połączeniu z tą sztukaterią będzie wyglądał super. Widzę, że zostało pomalować tylko tą połowę kominka i można już wszystko sprzątać, tak? No oczywiście. No to dobra, ja wołam Przemka. Wołaj Przemka i sprzątajcie, a ja będę tutaj już kończył i... Czekamy na efekt finalny. Tak.
Słuchajcie, ta dzisiejsza metamorfoza uświadomiła mi, że przed nami naprawdę nie ma zadań nie do wykonania. Ogromna powierzchnia w tak szybki, tani, łatwy sposób zmieniona nie do poznania. Salon zyskał zupełnie nowe życie. Jest ekskluzywnie jak na salon przystało, ale też przytulnie. Co wy na to? No tak, super efekt. Super salon wyszedł, tak? Te pasy, no mówię, po raz kolejny stworzyło, że ten salon jest duży, ale te pasy go jeszcze powiększyły. No tak. Naprawdę ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z naszej pracy, naprawdę. Marcin, a co ty na to? No słuchaj, dla mnie mistrzostwo świata, połączenie tych pasów razem z wielkością tego pokoju, no, tworzy no, imponujący efekt, naprawdę, ale nie nam to oceniać, tylko naszej gospodyni. Ja wołam Kamilę, bo nie mogę się doczekać już jej opinii. Kamila, zapraszamy cię. Wow, bardzo ładnie. No i to kochana, jak ci się podoba? Bardzo, nie ma tak dużo kolorów jak było, jest stonowany i te pasy właśnie poszerzyły. Dodatkowo jeszcze poszerzyły tą już dużą przestrzeń, no i wyeksponowaliśmy to, co najpiękniejsze. Twój ulubiony kominek, kamień, wszystko do siebie teraz fantastycznie pasuje. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba i po prostu ekipa taka. Dziękujemy bardzo. Może wrócimy na piechotę? Mamy niedaleko. Ładna pogoda. Chodź, skorzystamy ze spaceru. Co wy? To tutaj... A w Woli Kopcowej mieszka tutaj. Mojego... W Woli Kopcowej, jak widać, piękna złota jesień. Już niedługo chłodne jesienne i zimowe wieczory. Mam nadzieję, że udało się stworzyć dla naszych bohaterów ciepłe i przytulne gniazdko. Ja jestem o tym absolutnie przekonany. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia!